czas bojowego wozu piechoty, który dotychczas jest wykorzystywany w Wojsku Polskim, minął. Teraz nadeszła era BWP Borsuk. Na te słowa żołnierze czekali od lat. Prace nad bojowym wozem piechoty Borsuk, który ma w wojsku zastąpić wysłużone BWP-1, trwały od 2014 roku. I w końcu nastąpił przełom. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z Hutą Stalowa Wola na produkcję 1400 wozów, także specjalistycznych. Trudno jest wskazać jeden moment przełomowy. Na pewno te sygnały, które wzrastały i były związane z tym, że flota pojazdów BWP-1 się coraz bardziej starzeje, one już nie spełniają wymogów pola walki, jak również obserwacje samej operacji antyterrorystycznej na Ukrainie, która trwała od roku 2014, czyli od aneksji Krymu, pozwoliły już nam uzmysławiać, że trzeba przyspieszać z pracami związanymi z Borsukiem, a już sam wybuch wojny na Ukrainie, no to był taki wyraźny sygnał, że już naprawdę nie ma na co czekać i czas najwyższy podjąć decyzję. Jest związane właśnie z całościową, kompletną wymianą floty pojazdów wchodzących na wyposażenie wojsk zmechanizowanych. BWP Borsuk jest zbudowany na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej i wyposażony w zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30. Jego uzbrojenie stanowi armata Bushmaster, karabin maszynowy i podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych. To, co wyróżnia ważący 28 ton pojazd, to pływalność. Inżynierom pracującym nad konstrukcją udało się spełnić ten wymóg przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony balistycznej. A czy Huta Stalowa Wola jest gotowa na produkcję tego uzbrojenia? Huta zwiększa swoją wydajność, podwajamy bądź nawet potrajamy moce produkcyjne. Tak, zatrudniamy nowych ludzi, kupiliśmy nowe ziemie pod nowe inwestycje, kontraktujemy nowe maszyny, mamy już zakontraktowane. Część tych maszyn już przyjeżdża do nas na montaż, a na część jeszcze dalej czekamy. Jednak aby produkcja Borsuka mogła się rozpocząć, pojazd musi przejść szereg badań kwalifikacyjnych. Ich pierwszy etap, podczas którego możliwości pojazdu sprawdzają sami żołnierze, trwa od ubiegłego roku. Wojskowi weryfikują przede wszystkim poziom odporności i ochrony balistycznej Borsuka, jego mobilność i zdolności ogniowe. Niebawem rozpocznie się kolejny, mający na celu weryfikację działania m.in. systemów łączności. Umowy wykonawczej spodziewamy się oczywiście jeszcze w tym roku, ponieważ plany zakładają, że pierwsze seryjne BWP Borsuk zostaną dostarczone do Sił Zbrojnych już w przyszłym roku. Mówimy o kilkunastu pojazdach, ale pamiętajmy, że jeszcze w tym roku do wojska, do 16 Dywizji Zmechanizowanej trafią 4 dodatkowe prototypy, które mają pomóc sprawdzić pojazd właśnie w otoczeniu środowiskowym, czyli już w warunkach jednostki wojskowej, co ma umożliwić jeszcze przekazanie kolejnych uwag od użytkownika, od żołnierzy, którzy mają pracować na tym sprzęcie, celem implementacji usprawnień na kolejnych transzach produkcyjnych. Chodzi o to, żeby jak najszybciej uniknąć, najsprawniej uniknąć chorób wieku dziecięcego i żeby ten wyrób osiągnął dojrzałość. Szacowana wartość kontraktu na dostawę bojowych wozów piechoty Borsuk do Wojska Polskiego to kilkadziesiąt miliardów złotych.